I właśnie prawda ma być tematem naszej dzisiejszej dyskusji, która w intencji organizatorów, dla której właściwie wzorem w intencji organizatorów są średniowieczne questiones disputate, czyli wielkie spory publiczne, które przyciągały, tak jak dysputa pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Bonaventurą na paryskiej Sorbonie, nie tylko rzesze studentów, ale także możnowładców, a nawet panujących. Nie wiem, czy na tej sali są nam dzisiaj panujący, ale widzę tu wielu możnowładców ducha, a także rzesze młodzieży, co mnie ogromnie cieszy. Nie wiem także, czy nasza dysputa dorówna tamtym średniowiecznym, natomiast wiem jedno, ona ma nad nimi pewną przewagę, mianowicie słucha nas w tej chwili za pomocą bezpośredniej radiowej transmisji bardzo wiele osób w swoich własnych domach i być może niektórzy z nich po raz pierwszy zetkną się z filozofami i z filozofią. Na pytanie, co to jest prawda, ja bym odpowiedział nie własnym zdaniem, ale nie będę się tutaj odwoływał do literatury. Otóż mnie się wydaje, że należałoby tak to ująć, że prawdą jest to, co jest, w przeciwieństwie do tego, co ma tylko pozór istnienia. Profesor Jan ma tutaj ogromną ilość notatek i to nawet matematycznie popisanych, także zachęcam i ostrzegam. Dziękuję. No najprościej by powiedzieć, zalecam, że kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, oprócz tego, że nią nie jest. No ale to by było za prosto. Jako analityk niestety muszę tu wprowadzić kilka wzorów. Nie. Niestety nie ma tablicy, nie ma na czym pisać. Więc tak tylko sobie wynotowałem. Tutaj czy tutaj? No więc po pierwsze prawdziwość jest cechą naszych sądów albo też myśli. Na przykład mówisz, że prawda jest zgodnością sądu z rzeczywistością. To jedna z definicji. Po drugie właśnie prawda jest przeciwieństwem fikcji. To znaczy mówimy, że coś jest prawdziwe, jeśli istnieje, a nieprawdziwe, jeśli jest fikcyjne. Po trzecie prawda jest rozumiane jako autentyczność. Na przykład prawdziwy przyjaciel to po prostu przyjaciel, a fałszywy przyjaciel przyjacielem nie jest. Prawda jest po czwarte posiadaniem cech w pewnym maksimum. Na przykład mówimy prawdziwa kobieta, na przykład pani Małgorzata jest na pewno prawdziwą kobietą, przeciwstawieniem będzie... Właśnie, kto będzie przeciwstawieniem? Baba, chłop, coś w tym rodzaju. Ale co tu jest ważne, mianowicie, że sąd prawdziwy jest sądem, sąd fałszywy jest sądem, prawda jest tu pewną determinacją, fałsz też jest determinacją, mówiąc językiem scholastyków. Prawdziwy byt to po prostu byt, fałszywy byt to niebyt, prawda? Fałsz tutaj jest jako anihilacja, znosi coś tam, byt. Prawdziwy przyjaciel, no to jest przyjaciel, fałszywy przyjaciel to jest, nie jest przyjacielem, jest to, fałszywość odbiera rzeczownikowi jego zasadnicze znaczenie. I wreszcie, tutaj fałsz jest modyfikatorem. Ja tu jestem pomocnikiem. Tak jest. Do przekazywania mikrofonu. Jakby pani zauważyła, że profesor Woleński ma rację, a ja nie, to niech mu pani nie daje mikrofonu. Znaczy w tym, co pan powiedział, mam taki problem. Rzeczywiście pojęcie prawdy jest wieloznaczne i wymienił pan bardzo wiele rozmaitych znaczeń prawdy. Czy sądzi pan, że wśród tych wszystkich znaczeń pojęcia prawdy jest jakieś znaczenie, jak my byśmy to ujęli, źródłowe, podstawowe? Czy one są, że tak powiem, jednowartościowe, jednorzędne? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy rzeczywiście byłby pan skłonny przyjąć, że prawda
łączy się wyłącznie ze sądem. Innymi słowy, czy nie mamy do czynienia z prawdą i nieprawdą wcześniej, jeszcze zanim zaczniemy wydawać sądy, na przykład wtedy, kiedy się spotykamy z iluzjami, ze złudzeniami, załamany kij w wodzie, prawda? Coś takiego. Czyli te dwa pytania, czy wszystkie te znaczenia są mniej więcej jednakowe na jednym poziomie i drugie, czy rzeczywiście wyłącznie ze sądem to jest związane. A do Piłata to wrócimy w odpowiednim momencie, jak będzie problem chłosty. Rozumiem, że publiczność wyznacza. Tak, no trudno, będę się jakoś przed tą chłostą bronił. Otóż tak, no to już tak w tradycji przecież jest, że się rozróżnia prawdę w sensie takim epistemologicznym i prawdę w sensie ontologicznym. No a filozofowie to się od Arystotelesa co najmniej kłócą, który z tych sensów czy zastosowań jest zasadniczy. No bo Arystoteles powiadał, a za nim Tomasz z Akwinu, że jednak prawda istnieje raczej w myślach, a w rzeczach to jakoś tak wtórnie. Jeżeli chodzi o mój pogląd na to, tutaj krótko mówiąc, uważam, że prawda jako cecha sądu jest czymś zasadniczym, a to z tego powodu, że ja jej nie mogę wyeliminować na rzecz żadnego innego pojęcia. Prawda? Nie ma takiego pojęcia, które by mogło zastąpić mi prawdziwość jako cechę sądu. Panie profesorze, ale Wittgenstein powiedział, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Czy to znaczy, że powinniśmy mówić tylko o tym, co da się logicznie zweryfikować? Jak pan to rozumie? Proszę nam wytłumaczyć. No to przede wszystkim Wittgenstein powiedział, że należy milczeć, a sam się rozgadał ponad wszelką miarę, prawda? Więc bardzo łatwo takie maksymy jest formułować, natomiast trudniej ich przekazać. Nie, no oczywiście, nawet musimy mówić poza tym, co... W sensie prawdziwości. Nie. Więc oczywiście powinniśmy mówić o tych wszystkich sytuacjach, w których używamy słowa prawda, przymiotnika prawdziwy, czy przymiotnika fałszywy, czy rzeczownika fałsz. Tego oczywiście nie unikniemy, natomiast warto sobie zdać, co tu ma do logika do powiedzenia. No, poza definicją prawdy, którą logicy podali, no ale to nie chciałbym tego tutaj przedstawiać, bo to rzeczywiście tablica byłaby potrzebna, no to rzeczą logiki jest proponować pewne rozróżnienia, żebyśmy nie byli zwodzeni przez słowa. Bo nie jest tym samym powiedzieć, że nie jest to samo powiedzieć, że prawda jest cechą sądu i prawda jest cechą rzeczy, żeby już wrzucić kamyczek do ogródka księdza profesora, to powiem, że Heidegger został tym właśnie zwiedziony od początku. I to nawet dziś sobie poczytywałem o istocie prawdy i można tam dokładnie prześledzić, co go zwiodło. I dlaczego mu się wydawało, że musi szukać jakiegoś źródłowego sensu prawdy jako cechy bytu. Mamy tak zwane życie codzienne, a w życiu codziennym mamy doświadczenia dwóch nieprawd. Pierwsza nieprawda to złudzenia, to iluzje, to jest to, o czym pięknie mówił Platon w jaskini platońskiej, prawda? Wydaje się nam, że coś jest, a tego czegoś nie ma. Wydaje się nam, że kij jest załamany, kiedy zanurzymy go w wodzie, a kij nie jest załamany. To jest sfera złudzeń. I druga sfera nieprawd to jest sfera kłamstw. Spotykamy się z nieprawdą wtedy, kiedy jesteśmy okłamywani. I teraz krystalizuje się, że tak powiem, definicja, to nie jest dobrze powiedziane, ale przyjmijmy, definicja prawdy jako
negacja tych dwóch sytuacji. Prawdą jest przede wszystkim to, co nie jest iluzją i co nie jest kłamstwem. Przy czym iluzja pojawia się przede wszystkim na poziomie zmysłów, a kłamstwo na poziomie stosunków międzyludzkich. Czy w tym ujęciu prawdy, którą pan, panie profesorze, zarysował, mianowicie prawda jako sąd, prawda? Czy w tym ujęciu prawdy nie gubi się, nie odcina się tej definicji prawdy od tego kontekstu nieprawdy? Chciałabym panom profesorom zadać pytanie zasadnicze. I tu zacznę od takiej rzeczy Zaratustra, gdzie Nietzsche napisał: nic nie jest prawdą, wszystko wolno. I wydaje mi się, że, tu istnieje, że to jest pewną istotą pewnego problemu, mianowicie, że jeśli prawdy nie ma, to wówczas nie ma także moralności, nie ma zasad etyki, nie ma hierarchii wartości, właściwie wszystko jest dozwolone. I dlatego też nie dziwi mnie Lenin, który mówi, że prawdy absolutnej nie ma. Każda prawda jest konkretna. I stąd moje pytanie do panów profesorów. Czy prawda istnieje i jeśli tak, czy istnieje prawda absolutna, na której opiera się wszelki porządek rzeczy? Pozwolicie państwo, że znowu tego Leca zacytuję, który niesłusznie uchodzi za satyryka. To był naprawdę bardzo wielki filozof, jak jest, są moi studenci, to namawiam kogoś, żeby magisterkę o Lecu napisał. On pisze tak na przykład. Jedni ukrywają przed drugimi prawdę, bo się jej boją, drudzy ukrywają ją przed pierwszymi, bo chcą ją uchronić do właściwej chwili, a jest to jedna i ta sama prawda. Najtrudniej o prawdę w czasach, gdy wszystko może być prawdą. Istnieje idealny stan kłamstwa, gdzie wszystko jest prawdziwe. Zbliżając się do prawdy, oddalamy się od rzeczywistości. Trudno powiedzieć sobie samemu prawdę, gdy się ją zna. Czasem kłamstwo tak przystaje do prawdy, że trudno żyć w tej szparze. Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zawsze musi dawać nura. Kłamstwa są twarde, zdemaskowane myślą, że stały się prawdą. Prawda przezwycięża czasem, gdy nią przestaje być. Prawdy nie ma, mówi ona czasem sama, z ostrożności. Ci, co boją się nagiej prawdy, obdzierają ją ze skóry. Piękne kłamstwo to już twórczość. No więc jak państwo widzicie, tu są zobrazowane różnego rodzaju przeszkody na drodze do prawdy, ale myślę, że rozum je może pokonać, o ile zbytnio nie, serce mu nie pomaga. Powinno mu pomagać, ale nie za bardzo. Czy sercem, czy rozumem prawdy dociekać? O nie! To jest problem tego serca, bo ja raczej czuję po lewej stronie mojej szlauf od piłki nożnej niż serce bijący taki. Nie tak w ogóle. Ale ja bym to tak powiedział. Szukać. Ja bym powiedział tak, że gubić. Jak najwięcej gubić. Szukać w ten sposób, żeby gubić. Bo zawsze cokolwiek się znajdzie, jest trochę do zgubienia. I w ten sposób bliski jestem tej idei, że to jest droga, że tutaj z profesorem Woleńskim zgadzamy się co do tej idealności absolutności, prawda, co do tego horyzontu. I w tym sensie w pewnym, powiedziałbym tak, tak już niżej jestem, relatywnie niżej, że to, co absolutne właśnie, skłania nas do tego, żebyśmy gubili to wszystko, co absolutne nie jest. Ale nie zapomnijmy jeszcze o tym Piłacie, ma pani na końcu, bo ja ciągle jeszcze chcę profesora Woleńskiego
postraszyć Piłatem. Sam pan profesor, cytując tu Leca, użył między innymi paradoksów, znaczy Lec paradoksy stworzył bardzo zręczne i myślę, że filozofia od wieków tymi paradoksami się posługiwała. Ja akurat znalazłam taki Parmenidesa, kiedy kłamca mówi, wszyscy kłamcy kłamią, to mówi prawdę. Więc na pewno coś takiego istnieje jak metoda poszukiwania prawdy w filozofii, prawda, panie profesorze? No właśnie, jak ja słyszę słowo metoda, to mi się przypominają dawne, zamierzchłe czasy, kiedy na terenach Słowiańszczyzny pojawił się taki człowiek, który nazywał się Cyryl i w pewnym momencie spotkał drugiego i zawołał, co za metody. I z tego wynikły Cyryl i metody z tego powstał. Ale święci oni, święci już. Metody święte też. Też święte metody były wtedy, prawda? Znaczy, to znaczy profesor Woleński rzeczywiście dał odpowiedź pluralistyczną. To znaczy trochę się wymigał i powiada tak, a niech Błoński szuka. W dziedzinie literatury przynajmniej. W dziedzinie innej, a niech oni szukają. Prawda? I to, ja myślę, nie jest wymigiwanie się od odpowiedzi, tylko to jest rzeczywista intuicja tego, że nauki, które wokół nas są, nie są próżną gadaniną. Prawda? Natomiast ja bym tak całkiem osobiście mówiąc, odpowiadając na to pytanie, to sugerowałbym taką historię, że w gruncie rzeczy życie nas samo skazuje na pewne metody szukania prawdy w naszym własnym życiu. To znaczy z biegiem lat zmieniają się także nasze metody szukania prawdy. Kiedy byliśmy mali, wsadzaliśmy palec do pieca i to była niezawodna metoda albo do kontaktu szukania prawdy. I jakby szliśmy do końca w tym poszukiwaniu, natrafialiśmy na coś niedobrego, na jakiś jednak fałsz, wtedy podejmowaliśmy próbę szukania innym sposobem, ale między innymi także tym szczęsnym albo nieszczęsnym sercem. Oczywiście każda z tych metod ma to do siebie, że pewne prawdy odsłania, pewne zasłania. I tak przechodząc przez całe życie, nie wiem, czy jest więcej odsłonięć, czy więcej zasłonięć. Ale inne sprawy. Czy jednak ten pesymizm musi się rozciągać na wszystko? Czy mamy jednak żyć w niewiedzy, a jednocześnie w takim kraju, gdzie prawdy nie docieczono, winni się nie przyznali, nie zostali ukarani, właściwie są bezkarni i czy wtedy warto być dobrym, czy warto być postępować właściwie, jeśli to uchodzi na sucho? No trzeba, bo albo się jest dobrym dla samej dobroci, sprawiedliwym dla samej sprawiedliwości, albo się w ogóle nie jest, prawda? Bo to są rzeczy takie, że stajemy na gruncie pewnych wartości, bo po prostu one są. Ale to co powiem, może być ryzykowne, ale jesteśmy tutaj filozofy i nie powinny nas żadne hipotezy robocze przestraszać. Jest takie francuskie powiedzenie, że wszystko zrozumieć, to znaczy wszystko wybaczyć. I to jest problem, ja myślę, w Polsce, prawda, że nie jest wykluczone, że wielu ludzi woli oskarżać, niż słuchać wyznań. Bo gdyby słuchali wyznań, to musieliby wybaczyć. W związku z czym łatwiej im jest oskarżać, niż słuchać wyznań. Tu jest problem. Ja myślę, że
Bardzo często ten krzyk oskarżycielski ma w sobie nie tylko ten krzyk o sprawiedliwość, ale także ma w sobie coś z tego lęku przed pełną prawdą.